Cześć! Wracamy do kalisteniki, czyli do treningu z obciążeniem własnego ciała. Bardzo długo nie było tego na kanale. Czy taką sylwetkę, jaką mam na chwilę obecną, można uzyskać jedynie za pomocą treningu z obciążeniem własnego ciała? Czy jeżeli nigdy nie byłbym na siłowni, nie trenowałbym z ciężarami w domu, mógłbym wyglądać tak, jak wyglądam w tym momencie? Zdecydowanie tak. Czy jest to równie banalne, jak pójście na siłownię i zaczęcie wypychania przed siebie sztangi? No nie, tutaj będzie nam troszkę trudniej, ale na pocieszenie dodam, że tempo rozwoju naszych mięśni będzie równie szybkie jak na siłowni. Jeżeli na siłowni genetycznie, naturalnie jesteśmy w stanie dojść do, powiedzmy, nie wiem, 44 cm w obwodzie bicepsa, oczywiście w miarę niskiej ilości tkanki tłuszczowej, do takiej samej ilości w obwodzie tego bicepsa dojdziemy ćwicząc z obciążeniem własnego ciała. Oczywiście, o ile będziemy stosowali się do zasad, do poprawnych zasad. I teraz myślę rzecz, która najbardziej zniechęca większość osób do ćwiczenia, do kalisteniki, do ćwiczenia z obciążeniem własnego ciała. Czyli argument. Słuchaj, przecież jest wiele osób, które trenują od lat. Robią mega ciężkie ćwiczenia, mega zaawansowane ćwiczenia. I wcale nie wyglądają dobrze, wcale nie wyglądają tak, jak te osoby, które chodzą na siłowni. A widać, że to są osoby, które ćwiczą nie kilka miesięcy, tylko że jest to ich całe życie, ćwiczą tą całą kalistenikę, street workout latami. Dlaczego tak jest, że wyglądają gorzej niż osoby, które chodzą na siłownię? Oczywiście cały czas tutaj mówimy tylko o podejściu naturalnym, czyli żadnych sterydów, żadnych tego typu środków, bo to całkowicie zmienia sprawę. Mówimy o naszych limitach genetycznych, do których możemy dojść bez wspomagania tego typu rzeczami. Problem tkwi w podejściu. Ja tutaj na kanale będę mówił tylko o podejściu do treningu z obciążeniem własnego ciała pod kątem budowania naszych mięśni, pod kątem rozbudowywania naszej sylwetki. Większość osób, które trenują kalistenikę czy street workout, trenuje pod kątem uczenia się coraz to nowych, cięższych ćwiczeń. Albo pod kątem budowania siły. To są całkowicie inne podejścia. Całkowicie inne podejście to jest trening pod kątem wykonania jakiegoś ćwiczenia. Jeżeli chcemy wykonać flagę, cały nasz trening skupiamy na tym, żeby nauczyć się tej flagi. Większość naszego czasu poświęcamy na to, żeby wykonywać ćwiczenia, które będą nam pomocne do wzmocnienia naszych mięśni potrzebnych właśnie do wykonania flagi. Jeżeli chodzi o trening siłowy, będziemy podchodzili tutaj do tego treningu tylko właśnie pod kątem siłowym. Te osoby, które ćwiczą właśnie pod kątem siłowym, jak i trenowania w kierunku uczenia się coraz to cięższych jakichś tam ćwiczeń, technik, to jest myślę jakieś 80% osób trenujących z obciążeniem własnego ciała. Sama technika wykonywania ćwiczeń jest tutaj bardzo istotna. Jeżeli idziemy na siłownię, nie do końca tą technikę mamy opanowaną, machamy tym ciężarem, odbijamy ten ciężar. Mimo wszystko te nasze mięśnie będą się rozrastały. Będziemy zwiększać ciężar i te mięśnie będą rosły. Będą rosły wolniej niż jakbyśmy robili to poprawnie technicznie, niż jakbyśmy to wszystko powolutku sobie wypychali właśnie pod kątem budowania tych mięśni, ale będą rosły. W przypadku treningu z obciążeniem własnego ciała, jeżeli będziemy machać, robić wszystko na odwal się, żeby już jak najszybciej skończyć ten trening, nie da to nam żadnego efektu. Przyznam, że sam byłem taką osobą jeszcze jako nastolatek. Jeszcze nie wiedziałem, co to siłownia. Nie byłem jeszcze nigdy na siłowni wtedy. Uznałem, że troszkę popracuję nad swoją sylwetką. Zacząłem robić sobie w domu pompki. Robiłem je codziennie. Robiłem je w ilości powtórzeń, nie wiem, 40, potem kolejna seria tam 40. Jechałem takie maksy wypychane z prędkością światła. Robiłem tak przez kilka tygodni. I uznałem, że nie ma żadnego efektu, zrezygnowałem i podejrzewam, że większość osób, które są uprzedzone do treningu z obciążeniem własnego ciała, to są właśnie takie osoby, które testowały te metody, nic z tego nie wyszło, więc teraz są negatywnie do tego nastawione. Uważają, że tylko siłownia pozwoli im rozbudować swoje ciało. Jak najbardziej rozumiem takie podejście, dlatego że najważniejsze w życiu jest to, czego doświadczamy. Jeżeli doświadczyliśmy, że coś nie działa, to nie będzie nam nikt wmawiał, że to działa. Natomiast czy coś działa, czy nie działa, tutaj ważne jest to, żebyśmy znali zasady, jak to sprawdzić, bo jeżeli robimy coś źle, to może nie działać, a jeżeli robimy coś dobrze, to efekt może być zupełnie inny. Co do techniki, takie podstawowe zasady, czyli przedział powtórzeń. Staramy się nie wychodzić powyżej tego, co robimy na siłowni, czyli
przedział powtórzeniowy między 8 a 15 powtórzeń. W przypadku tutaj treningu z obciążeniem własnego ciała możemy delikatnie to zwiększyć, ale góra do 20 powtórzeń. Istotne, żebyśmy każde ćwiczenie wykonywali bardzo poprawnie technicznie, żeby pracowały dokładnie te mięśnie, które chcemy tego dnia ćwiczyć. Szybkość wykonywania tego ruchu to musi być bardzo powolny ruch, cały czas kontrolowany z ciągłym napięciem naszych mięśni. Dieta. Kolejna cholernie ważna sprawa. Bez diety nie osiągniemy nic. Jeżeli chodzimy na siłownię i obżeramy się, nasza nadwyżka kaloryczna jest bardzo wysoka, jemy wszystko co można, ale jemy tego bardzo dużo, robimy treningi, wtedy nasza masa mięśniowa będzie rosła. Będzie również rosła oczywiście nasza tkanka tłuszczowa. Będziemy stawali się coraz grubsi, ale te mięśnie będą szły do przodu, będą rosły. Jeżeli chodzi o kalistenikę, tak nie będzie. Kiedy obtłuścimy nasze ciało, zaczniemy mieć problemy z wykonywaniem podstawowych ćwiczeń. Bez podstawowych ćwiczeń ten trening po prostu się nie przyda. Co zrobić najpierw? Czy masę, czy redukcję? Ja zawsze odpowiadam Wam, że najlepszym wyznacznikiem tego będzie lustro. Czyli stajecie przed lustrem i oceniacie, czy jesteście tak chudzi, że chcielibyście być więksi, bo strasznie Wam przeszkadza to, że jesteście chudzi, czy patrzycie w lustro i Jezu, jaki ja mam duży brzuch. No i w tym momencie decydujecie się na redukcję. Jeżeli chodzi o kalistenikę, najpierw redukcja. Jeżeli chodzi o budowanie mięśni, staramy się nie obtłuścić, czyli nasza nadwyżka kaloryczna musi być bardzo niewielka. Na tyle duża, żeby nasze mięśnie rosły, ale na tyle nieduża, żebyśmy się nie obtłuszczali, żeby nie uniemożliwiło nam to potem kontynuowania treningu. W następnych filmach pokażę Wam swój obecny trening z ciężarami i wszystkie ćwiczenia, które wykonuję, zastąpione treningiem z obciążeniem własnego ciała. To będą ćwiczenia, które będą angażowały dokładnie te partie mięśniowe, które angażują te ćwiczenia, które wykonuję z ciężarami. Póki co będę kończył, żeby to nie było za długie. Także dzięki za obejrzenie. Zapraszam do oglądania następnych filmów i do następnego razu. Cześć!